Ja akurat tutaj jestem na miejscu, tak, w Katowicach i to nie jest, że ja ekstra przyjechałem na ten kongres, tylko chciałem na niego iść, a chciałem na niego iść ze względu na to, że nieprawdopodobna szansa w ogóle, jednorazowa moim zdaniem, jedyna w roku, żeby poznać ludzi, którzy są, jakby to powiedzieć, na mnie przycięci, bym tak powiedział, tak, albo ja na nich. To wchodzisz tam, z każdym człowiekiem rozmawiasz i z każdym człowiekiem odbierasz na tej samej fali. Nie ma po prostu ludzi, gdzie się jakieś, nie takie rzeczy, taki niuans już w ogóle nie ma na dzień dobry. No i ludzie, doszedłem do wniosku, na skutek moich tam własnych jakichś tam obserwacji, przeżyć, doszedłem do wniosku, że ludzie, którzy się zajmują właśnie częściowo taką społeczną działalnością, są no po prostu troszkę inni. Dużo bardziej fajniejsi, dużo bardziej otwarci. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo serdecznie wszystkich powitać w imieniu głównego organizatora kongresu Wolnego Stowarzyszenia Zielonych Artystów z Bytomia. Chciałbym Państwa powitać naprawdę serdecznie na 5. Kongresie Ruchów Miejskich, który odbywa się na Śląsku i w Zagłębiu. Prawie od roku była taka wielka potrzeba, żeby się spotkać, że jednak jest tyle rzeczy, które się dzieje. Zmiany polityczne w kraju, różne nowe elementy, które się pojawiają w polityce europejskiej, które wpływają na to, co się dzieje u nas w miastach, na to, jakie mamy możliwości. Wszystkie projekty obywatelskie ewoluują, zmieniają się, rozwijają na dobrą stronę, złą stronę, więc jest duża potrzeba, żeby o tym rozmawiać, a jakby zabrakło czasu, żeby się tym zająć wcześniej. Co to jest ruch miejski w ogóle? Naprawdę, bo nie można budować czegoś, jeśli nie mamy fundamentu, tak? Po drugim, co odpowiedział, i dla mnie w ogóle ruch miejski to jest też strażnik dobra wspólnego, tak? I powinno być zdefiniowanie sobie, czym jest dobro wspólne i jak dbać o to dobro wspólne, tak? Jak ruchy miejskie w ogóle, jak organizacje, ludzie, jakie tworzyć mają strategie, metody, techniki po prostu dbania o dobro wspólne. Miałem kiedyś taki mój kolega, bardzo fajną rzecz mówię, się wywodzę z organizacji strażniczej. I on bardzo fajnie zawsze mówił, pies musi wiedzieć, jakiej budy pilnuje, tak? Jeśli pies nie wie, jakiej budy chroni, jakiej budy pilnuje, no to w sumie nie ma swojego przedmiotu, tak? Kongres Ruchów Miejskich niby ma te tezy, tak? Ale są bardzo szerokie i rozległe w tej mierze. I pytanie, czy wokół tego nie powinno też mieć myślenie, jak o to dbać, tak? Bo jeśli sobie tak by musimy wiedzieć, kim jesteśmy, a najpierw to skąd jesteśmy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, co jest naszym po prostu celem, tak? I co jest też naszym polem działania, poza tym, że mówimy się za miasto, tak? Ale miasto to też jest bardzo szerokie pojęcie. Na Kongres Ruchów Miejskich przyjechali prezydenci progresywni. Tutaj jako gwiazda występował prezydent Robert Biedroń, prezydent Jacek Jaśkowiak, więc jesteśmy im niezmiernie wdzięczni za to, że rzeczywiście do nas zawitali. Co więcej, zrezygnowali z innych imprez dla nas i to jest to, co bardzo doceniamy. Ale pojawili się też inni włodarze miast, którzy wywodzą się z ruchów miejskich, którzy chcą się rozwijać razem z innymi ruchami miejskimi. I to bardzo nas cieszy. Ja się bardzo cieszę z tego, że jest bardzo dobry oddźwięk ze strony lokalnych organizacji. Cieszę się też, że powstała Federacja Kongresu Ruchów Miejskich, że w tej chwili będzie to jednak jakiś organizm, który będzie w stanie też wziąć na siebie ciężar organizacji kolejnych imprez, bo dotychczas tak naprawdę organizowały to lokalne organizacje. Powinniśmy przezwyciężyć te takie partykularne myślenie, że my do siebie, bo jesteśmy silni i mocni, bo to co się stało. No ja moim zdaniem ten właśnie tak zwana prowincja przeprowadza dobrą zmianę, tak? I ma powody. I chodzi o to, że ma powody, powinniśmy to zobaczyć, że ma powody, bo rozwój nie był sprawiedliwy, był jednostronny, był koślawy, był komercyjny. Trzeba przełamać takie myślenie trochę stereotypowe, że małe i średnie miasta nie mają nic do powiedzenia, że małe i średnie miasta i ich mieszkańcy są tacy przeciętni, bez problemów, wszystko, wielka polityka, wielkie problemy dzieją się w metropoliach, tak? A my ewentualnie, jak mamy szczęście, to załapiemy się do obszaru funkcjonalnego, a jak nie, to już o nic nie warto zawartość. Myślę, że tu jest dla nas duża rola do odegrania. Jest tak, że w Kongresie Ruchów Miejskich działa dużo bardzo fajnych ludzi,
ale tylko bardzo niewielka część jest z małych i średnich miast. Znaczy, dominują tutaj wielkie miasta, duże miasta i one nadają ton temu wszystkiemu, co się tutaj dzieje. Doszliśmy do wniosku, że trzeba z tym skończyć i zabieramy się za małe i średnie miasta. To, co się tutaj pojawiło, i to jest rzeczywiście też duży problem Kongresu Ruchów Miejskich, że rzeczywiście to jest kongres ruchów dużo, wielkomiejskich. O. Frakcja małych miast rośnie, Ostróda jest coraz mocniejsza, więc liczymy na Ostrudę. Jest nas jako małych i średnich miast zdecydowanie najwięcej w Polsce, a gdzieś nas głos ginie, także na tym kongresie, tak? Tak jak rozmawialiśmy, prawdopodobnie moje stowarzyszenie z Pruszcza, wasze z Ostródy i Łomianki są chyba jedynymi, które w kongresie, w stowarzyszeniu są przedstawicielami małych i średnich miast. To my jednak chyba myślimy, w dużej części myślimy problemami dużych miast, metropolii, i to są niekiedy problemy dość ekskluzywne, tak? Czyli na przykład estetyka, tam skwerek, nie skwerek, no, a w małych miastach i mniejszych bywają problemy o wiele poważniejsze, co nie znaczy, że ich nie ma w dużych miastach, tylko że tam jest jakby walka na śmierć i życie. Oddolny, autentyczny, autentyczna mobilizacja mieszkańców to jest must. To jest coś, bez czego te wszystkie dyskusje, które tutaj mamy i które dotyczą bardzo różnych skomplikowanych rzeczy, zawisają w powietrzu. Jak my płaczemy, jak organizacje płaczą, że nie są równymi partnerami w stosunku do samorządu, władz samorządowych, to bardzo często nawet w tym środowisku duzi są po prostu duzi, mali są mali i każdy musi znać miejsce w szeregu, tak? I ciężko się przebić, tak jak mówisz, z pewnymi jakby problemami albo kwestiami do tego mainstreamu, tak, NGO-sowego. Co bym naprawiła? Wcześniej rozpoczęłabym promocję. To jest chyba największy ból tej imprezy. Także rzeczywiście promocja najbardziej kulała, ale tak naprawdę zjawiły się osoby, które chciały rzeczywiście ze sobą porozmawiać. I to jest olbrzymi plus, olbrzymi atut tej imprezy, że jest naprawdę dużo ludzi, którzy chcą działać dla miasta i są bardzo w tym temacie zaangażowani i to jest bardzo ważne. Myślę, że małe i średnie miasta, organizacje w małych i średnich miastach po prostu nie wiedzą, że kongres istnieje i że też mają szansę się przyłączyć i zadziałać, i że ta kwestia miejska, problemy miejskie to nie jest tylko i wyłącznie domena wielkich miast. Dużo się działo, tak naprawdę dużo rzeczy się działo na ostatnią chwilę, ale zaangażowało się w tym takim kluczowym momencie mnóstwo fajnych ludzi i dużo organizacji tutaj z regionu, ze Śląska i z Zagłębia, co jest ogromnym pozytywem dla nas na Śląsku, ale też myślę, że dzięki temu byliśmy w stanie rzeczywiście tę imprezę przygotować. Jest dużo dobrej energii, jest moc w każdym razie, więc jest super.